Ale witajcie w kolejnej prezentacji. Tym razem nowa gra Skyrim. Skyrim jest to piąta część Morrowinda. No i po tym studiu, co zrobiło tę grę, to można się wszystkiego spodziewać, ale nie tego, że zrobił normalną nazwę. Tym razem nazwa tłumaczy się na Jutro wiatr, niebiańska felga. No ja sobie wczytam, bo na początku będziemy takim nie trabantem, tylko furmanką. No i chciała przewinąć, bo to nuda jest, bo oni tam coś gębarzą, ale to pochodzenie to nawet wy nawet nie rozumiecie, nawet jak macie, wiecie co, możecie mieć, na jak macie sześciorkę, no to na pewno nie zrozumiecie. Ja mam trójkę, a jestem zadowolony. No i tu możemy, na początku robimy siebie, ja zaraz robię. No, zrobiłem, no bo co prawda nie siebie, ale zrobiłem takiego katapióra. Juraka, bo chciałam właśnie, żeby się bali mnie. Bo bym zrobił takiego siebie, to by... Kpina, polgardik na maksa. Może być też kotem, albo tym smokiem, albo kim chcecie, ale wybrałem tego akurat. Nazywam się Bigwanciak. Zawsze pamiętam, że gram albo tym... murzynem. Ale tym razem nie chcę grać pusztym, bo trochę smutno mi. Bo Muhammatali. Ulubiony bokser mojego kompla Salomona. On mówi, że za nim trochę płacze i wcale mu się nie dziwię. No jakby mi ktyso coś mu się stało, to no nie wiem. Takiego bym burbusa dostał. To jest po prostu niemożliwe, żeby burbusa takiego dostać, ale no niemożliwe, ale możliwe są inne też rzeczy, więc to nie może być niemożliwe, jak to jest na przykład możliwe, a niemożliwe jest na przykład coś, co jest niemożliwe już zawsze. O, tu jest Arthas, taki rudy. Arthas ten blonda, wiadomo, Arthasik. Tu jest... O! To jest Sulej, mój kompi, ten brązowiak. To jest Sulej, no. Czysty Sulej. Coś to, co to? Fajnie oglądają. Coś im... No, coś tam tutaj... Nie wiem, o co chodzi z tym. A, żenia Klecha, to jest normalnie parodia w ogóle. Ja nie wiem w ogóle, co jej wpadł na pomysł, żeby takie coś zrobić. No ale powiem wam tak, raz się takie coś odkorkuje, to już się potem nie odkorkuje. Ja nie wiem, to żeby być naprawdę... Nie, takim nie... Nie wiem. No, oni chcą go teraz coś mu tam zabić. Widzicie tego właśnie, tego dziada, co tak ścina tym siekierą. A Arthas niezruszony. Sulej to aż się spojrzał. Powiem tak, ta gra jest tak samo jak Wiedźmon, bardzo jest mitologiczna. Ja lubię, jak są gry takie właśnie mitologiczne, bo wtedy możecie, prawda, coś, bo normalnie, jak gracie taką grę, bardzo taką, co full realistyczne, no to wtedy sobie pomyśli, to tak. To pomyśl też tak, jak ja sobie właśnie pomyślę. Pomyśl to sobie tak. No, możesz na sobie wyjść na dwór. A tak to widzieć, do takich smoków, to właśnie teraz leciał, bo ja wiedziałem, że to jest smok, bo to chyba słychać, jak smok warczy. Ostatnio w ogóle znalazłem czaszkę dinozaura. Może tam mi nie wierzyć, ale to prawda jest. Co jest? Ten smok nam pomógł. Ja myślałem, że to koniec już gry, a ten smok nam pomógł. To takie coś, to jest naprawdę dobre. Smok to jest naprawdę jakiś niedoruch. No czy widzieliście takiego smoka, który jest taki słaby, jak on? Wygląda mi, tmucha mi nic nie robi.
Nie wiem. Nie, to jest w ogóle takie głupie czasem w tych grach. Takie coś robią. Takie bez sensu. A nie, no nie robię prędzej. To nie do mnie pytania. Jak już to możecie do mnie pytanie mieć, że źle wam coś poleciłem, ale na pewno nie o to, że właśnie nie ma ta polskiego. No nic. Nie, ja nie będę jeszcze za tym meczkiem, pójdę za tym Ralofem, bo Ralof to jest Jurol. Ja myślałem, że to Atas, a to jest. Ralof to jest w ogóle takiego błęda zrobić. Bo przecież to nie jest ten Worcester, tylko to jest w ogóle z innej gry. No to. To jest w ogóle niemożliwe, co ja wam powiedziałem. Ale no, widzi to. Ta gra jest bardzo fajna mimo wszystko. Dla mnie to jest najlepsza część Morrowinda. Lepsza od klasycznego i lepsza od tego Obliviona. No mimo, że to jest bardzo. No powiem wam tak. To jest bardzo dobra gra na długie letnie wieczory. No. Sam raz jak ulał. To bieda, najpierw musi ta poprawiać jednicę. No, a potem dopiero się zabiera za gierzenie. Ale to fajnie, trafiliśmy teraz do takiej piwniczki. Chciałam mieć taką piwniczkę. To jest piwniczka jak piwniczka Prepersa, bym powiedział. Patrz tam. Mam ta sobie taką piwniczkę i sobie możecie tam chować na przykład jakieś. Tak jak pan Krzysiulis powiedział. Chowata sobie na przykład tak. Ryż. Ryż, makaran i ten. I o, i na przykład fake prepersa. Ale dobra, już będę się zajmuje gierzeniem, bo widzicie, coś mi się tu zepsuło. Dobra. Wezmę sobie to, co on miał. To. Sprawdzę sobie, bo tu. Ja chcę zobaczyć, jak zrobić, żeby patrzeć się z tyłu. A, wiem już, chyba F. F. O! No, ale patrzcie, jak jest niedźwiadek. Takie jestem muskularny. No, to jest chyba taki paker, że jakby walił, to by normalnie łeb odpadł. Ale. Dobra. A właśnie, bo się nie zastanawiałem. Co? Co on mi mówi? Ma coś widzieć? Słyszeliście? On coś tam gębarzył, że. O, otwierają. O, witam. Chowam broń. Co jest? No schowałem. Ty kretynie, ty Arthas. Znaczy, Ralof. Ja pierwszy jeszcze nie chciałam się z wami bić. No nie. Pomyślę, że jestem jakiś zbrodniarz. Bang. No. Przynajmniej załatwię, bo myślałem, że wpadnę. Jakby on widział, jakie te kapitan ten ma zbroje. To chyba by się nie po. Baba? Ja. No ale dobre. Jakby widział, jaką on ma zbroję, to chyba on by w ogóle nawet nie ryzykował. Zaryzykowała za atak na takiego funkcjonariusza. To chyba to jest takie bardzo głupie. Tak bardzo głupie. No. Ja nawet nie wiem, no. Co mu on miał w tym głowie. Nie wiem. Ale powiem wam tak, no. No, gra trochę czasem może być dziwna dla was, ale nigdy nie śmiejcie się, jak nie wie ta, z czym ma to do czynienia, no. Jak macie taką gierę. Ach, krasawica, krasowcik.
No, jeszcze tu. Dobra. Tutaj to jest zagruzowało. O taką piwniczkę to ja bym chciał patrzeć, parta. Czosnek, że można wysić lawendę. Ale go walnęłem. Bum, bum, bum. Hop, ten z tego, a ten z tego. A, no. No nie. Tego po tej gierze się nie spodziewałem. Dobra, wezmę te kompoty. Czy nie, to jest... A, bo jest tak, kto z was nie lubi grapy niebieskie, to chyba trzeba być naprawdę głupim kretem, żeby powiedzieć, że nie. Jak powie ta, że ja nie, na przykład, że nie lubicie grapy, czekaj teraz sobie. No to nie wiem w ogóle. A może wam też powiedzieć, że pamiętajcie. No nie. Ale wam coś powiem. Pamiętajcie, żeby zawsze być dobrym, bo ja nie wiem, czasem są tacy ludzie, którzy na przykład nie grają w tę grę i grają jakieś inne głupie, a wy sobie zagrajcie w to i nie grajcie, nie podążajcie za tymi, co was sprowadzi na złą drogę, bo czasem to, co wygracie, może być fajniejsze to, co inni grają. Na przykład to, widzicie? Ludzie sobie myśleli, że będą sobie grali w jakieś inne gierki, które będą tacy super fajni, ale to wiadomo. Tu odblokuję. No. 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 Ło, ale zabiorę mu to wszystko, co on ma, bo on ma fajne, bo on ma, wiecie, on ma taki sukienkę fajną. Ale tej sukienki mnie zakłada tylko zobacz tego kturaka. No. Nie wiem. Dobra. Właśnie chciałem mieć jego zbroję. Znaczy ten broń, bo patrz, to co on ma, on ma taki... Taką maczugę, jakbym komuś walnął, to on by chyba się nawet nie pozbierał po... w ogóle. No... Nikt by się nie spodziewał, żeby... taką zbroję. Dobra, ale idę dalej. W ogóle... to polecam wam tą grę. Pobierz teraz sobie ją i zagrajcie, ja wam nie bronię. Wszystko jest dla ludzi, wiadomo, z umiarkiem. Ale to możecie grać bez umiaru. Tylko wiadomo, na początku wszystkie jednice poprawiajcie. O, bo weźcie. Chcecie mieć potem jakieś słabe oceny, że mama dała szlabę na komputer. No i potem sobie pomyślcie, co wam to dało? Nic, w takim razie możecie i macie jeszcze jednicę niepoprawioną. Nic, więc na początku poprawiajcie, a potem będziecie sobie grali. Grali, będziecie sobie dowoli. Powołać tam na mnie, że ja wam pozwoliłem. A ten wstrząs powiedza, że nie. Co ten Bigland? A powiedziałem, że to jest pan Sur. Ale możecie po obsłonie zapuścić. Power pattern. Tak powiecie, to wiadomo, wtedy od razu wam coś tam papa wam powie. Dobrze, pouczyłeś się, ładnie. Już cię lubię, rebeniok. No ale to było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo polecam tą grę. Jest fajna. I uważajcie na siebie. Ałe.